Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Został dodany obszerny patch do The Crew. I wiecie co? No, zdecydowanie na plus moim zdaniem. Przede wszystkim bardzo fajnie został poprawiony teraz motion blur, co ja po prostu uwielbiam w grach wyścigowych. No i teraz gra jest dużo bardziej dynamiczna dzięki temu, a także dzięki lepszej pracy kamery, tak? Jest ona, tak moim zdaniem, bardziej NFS-owsko przyczepiona do samochodu. Wcześniej tak bardziej jeździła po bokach. Ze mną dzisiaj jest... Krawcik... Jak... Kuerty. Kuerty. Tak? Tak, Kuerty. I Dziki Kaczor. Cześć, Dziki. Cześć. I będziemy sobie troszeczkę rozmawiać też o The Crew, ale będę też starał się wam więcej powiedzieć o moich odczuciach co do gry. W tym momencie możecie sobie oglądacie klipy z nagranej takiej pełnej rozdzielczości z mojego monitora, jak normalnie gram w The Crew, i możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda to rozmycie. To naprawdę wygląda niesamowicie, gra jest teraz znacznie bardziej dynamiczna, lepiej wygląda, w dodatku zostały dodane nowe ustawienia graficzne, dzięki czemu jeszcze lepiej może wyglądać ona. I to jest zdecydowanie na plus, ja niestety nie mogę jej odpalić na full ultra z tego powodu, że no niestety karta graficzna jest za słaba chyba. Chłopaki, co myślicie teraz o The Crew? Jak wam się to podoba, jak wam się nie podoba? Bo ogólnie tak z tych waszych opowieści, co tam mówiliście, co sobie graliśmy teraz, czy rozmawialiśmy i tak dalej, to ogólnie The Crew usuwa ciąże, buty wiąże i w ogóle cuda. Po prostu The Crew nie do poznania. The Crew nie do poznania. No, coś w tym jest. Jadę sobie teraz do tunela wyczynowego, nie wyczynowego, do tunela torowego i stuninguję sobie mojego Chargera, jednego z pierwszych samochodów, jakie w ogóle posiadałem w The Crew. Widzicie, że teraz przy skręcaniu ta kamera zachowuje się zupełnie inaczej. Okej, i wbijamy do środka. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. I myślę, że przejedziemy sobie jakiś wyścig. Okej, zestaw. Proszę? Nowy tryb możemy rozkminić. Właśnie, bo jest nowy tryb PvP. Ogólnie teraz troszeczkę inaczej zarabia się też kasę w misjach frakcyjnych. Można nawet 164 tysiące zdobyć za 30-minutową misję, zgadza się? Tak. No tak, jest jedna taka. Niektórych powyżej godziny. No. O kurde. Niewiele tu można zmieniać w tym Dodge'u. Nie wiem, jakiego torowego zrobić. Ty, Dziki, mówiłeś, że teraz te samochody torowe, nowe dodane, czyli muscle cary głównie, prowadzą się dziwnie, tak? Shelby się dziwnie prowadzi. Jeszcze z Chargerem jest dobrze, no. A z Camaro to już jest w ogóle. Camaro się świetnie prowadzi. No. Ale Charger jest taki... Charger jest taki dobry, no, w sam raz. No. Ale... No, tak trochę gorzej, no wiadomo. Chociaż... Tak naprawdę to też zależy od sterowania, jakie mamy ustawione, bo najtrudniejszym właśnie skręcają mniej, z tego co zauważyłem. Przy wyższych prędkościach po prostu trudniej się nimi skręca. W sumie zaraz... najlepszy z nich jest Ford Focus RS. Według mnie najlepszy jest ten właśnie Camaro, bo tak się fajnie trzyma drogi, jak przyklejony. Ale dziwnie. Ale dziwnie w ogóle widzieć Chargera w wersji torowej. W wersji powiedzmy GT3. To jest naprawdę... To nie nawet GT3, to tylko taki ten niby dragster. No, coś w tym rodzaju. Felgi egzotyczne są teraz na wyprzedaży. W ogóle felgi są na wyprzedaży. Retro. Zobaczymy, może jakieś retro wybiorę do tego wozu. Retro naklejki nowe doszły. Nowe naklejki? Tak. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Nie, tych nie. Terenowe też nie. Motyw wyścigowy, coś wybierzemy z tego. Doszły te wiejskie naklejki z lodami. Jakimi lodami?
Takie śmieszne naklejki. No, w retro są. Zaraz zobaczę. Dobra. Już patrzymy na naklejki. Retro. No drogie są. O kurde, no, dobre. No, dobry wybór jest. Chcę to. Motyw wojskowy jest fajny. No, właśnie, tak jakby okuty blachą. Pasuje do Chargera, do tej kurde łodzi podwodnej. Bierzemy. No i dobra, zobaczymy jak to śmiga. Trzeba będzie go trochę zupgrade'ować. Jaki w ogóle spoiler wielgachny. Chyba w jakiejś tam wersji tego Chargera był ten spoiler, tylko nie wiem, która to była dokładnie. Daytona się nazywał, czy jakoś tak? Tak, tak. No i ten spoiler właśnie był bardzo podobny. Troszeczkę nie był taki wysunięty do tyłu, jak w tym Chargerku moim torowym. No nic, na razie jedzie się spoko. Fajnie wygląda ten motyw wojskowy, nazwijmy to. Okuty taką blachą, kurczę, jakby. Dobre, dobre, pasuje do Chargera, przynajmniej dla mnie. No dobra, śmiga to całkiem dobrze, ale wypadałoby zupgrade'ować odrobinę, więc będę robił umiejętności, test prędkości, proszę bardzo. W ogóle tutaj te części można kupować od jakiegoś tam czasu. Ale ja strasznie lubię robić te umiejętności. Nie wiem jak wy. Te umiejętności to w sumie są spoko. Jak już zdobędziesz tą jedną 50 część, to no, będziesz ją musiał kupować. No tak. Bo tego to już nie zdobędziesz. Zobaczymy jak mi pójdzie. Troszeczkę szkoda, że ciemno jest, że jest noc, ale powinno raczej zaraz minąć. Ja ciebie zaraz zaproszę na misję, gdzie pojedziemy sobie właśnie samochodami torowymi. Jaki ty masz samochód teraz? Bo widzę, że też torowy. Podobną ilość punktów masz, właściwie taką samą jak na razie. Co się zaraz zmieni. Chevroletem Impala. Impala, o kurde. Też fajny samochód. Znaczy... On jest taki, nie wiem, może trochę za duży jak dla mnie. Zdaje się być taki... on jest oczywiście fajnym klasykiem, ale... zdecydowanie jeśli chodzi o wygląd, wolę Chargera albo Camaro SS. Test precyzji, zobaczmy. Torowa Impala nawet się fajnie prowadzi. Torowa Impala. Bo doszła właśnie tak samo torowa Impala. Podobało mi się, nie, no. Nie mam jeszcze wymaksowanej, ale jak sprawdzałem, to też tak dosyć fajnie skręca. Podobało mi się to twoje Camaro torowe, bardzo ładnie też wygląda. Jak będę miał, właściwie jeszcze nie mam Camaro nawet, ale jak będę miał, to na pewno zrobię torowe, bo to fajnie wygląda. W ogóle ciekawa sprawa jest taka, że ja ogólnie myślałem, że dużo graczy będzie się buntować przeciwko takiemu hardkorowemu tuningowi w tej grze, bo przed premierą było sporo takich głosów na temat tego, że o Jezu, co to jest, jakieś kurcze opony wystające z samochodów, jeśli chodzi o te wersje rajdowe, czy inne tego typu masakryczne tuningi. A tu się okazuje, że teraz jakoś nikt nie wyraża wielkiego sprzeciwu wobec tego i chyba to się nawet ludziom podoba. Mi się to podobało z samego początku, no bo to jest tak trochę stylizacja na szybkich i wściekłych. Tam też już w tej serii, w tym filmie przecież nie mamy samego ścigania się undergroundowego, tylko taki właśnie styl maksymalnego przerabiania samochodów albo jakieś fajne egzotyki, prawda? Prawda, prawda. Test zbielania, co tu jeszcze mamy do zrobienia? Slalom. Zobaczymy jak Dodge poradzi sobie na slalomie. Może być ciekawe. No i została poprawiona też fizyka skoków ponoć. Fizyka skoków. Zaraz sobie gdzieś skoczymy. Pamiętam, że bardzo ciężko było skakać samochodami rajdowymi. One praktycznie od razu leciały w dół. Rajdowe teraz normalnie tak skaczą, że... Poważnie? Zaraz zobaczymy, zaraz wezmę Camaro. Potem oczywiście znowu zmienię na Chargera, no bo chciałbym, aby ten odcinek właśnie był poświęcony temu samochodowi. Długo czekałem na wersję torową, chociaż ja myślę, że bardziej lubię wersję wyczynową, która teraz prowadzi się sporo lepiej niż poprzednio przed dodaniem patcha.
Ogólnie teraz samochody jakoś tak łatwiej się prowadzą. Być może to jest za sprawą lepiej ustawionej kamery, dzięki czemu mamy lepsze wyczucie co do samochodu, tak mi się wydaje. I gruźdź wygląda też dużo lepiej na tej nowej kamerze. No. No, już tak nie podąża właśnie za autem. Znaczy sobie podąża, ale... Podąża. Inaczej trochę. Sztywno jest bardziej. Tutaj widzę, masz GT500 torowe. No. Zarobisz się wygląda. No. Heja. Dobra, no to pokażemy właśnie te skoki. Oczywiście lecimy do Salt Lake City przyspieszonym samolotem. Tutaj są te skoki i zawsze miałem właśnie tutaj problem, chociażby nawet ze zdobyciem srebra w moim Camaro SS, tym oczywiście nowszym, nie starym. Camaro SS już jest znacznie ulepszone. Lubię ten samochód właśnie na rajd. No i sprawdźmy, jak teraz poleci. Czy rzeczywiście to jest poprawione, czy nie? Poprawione. Uwaga. Juuu. Kurde, tak słabo coś. Albo byłem za słabo rozpędzony. Bo w sumie nie miałem nitra, ale coś też tak poleciało, no, w dół. Nie, no, rajdówkami się nie opłaca taki skok robić. Proszę? Rajdówkami się nie opłaca skoków z kilku drogów. Nie opłaca. What the fuck, co się stało z tym autobusem? Ale kamera, poprawa kamery jest zdecydowanie na plus. Teraz jeździ się dużo przyjemniej. Dużo jakby... Dużo więcej akcji jest, może tak. Też słabo jest z tymi rajdowcami teraz. Udało mi się zdobyć srebro, ale jest lipa. No dobra, to co? No bo są za wolne, więc nie opłaca. To co, ja sobie zmieniam na te, no za wolne są niestety, 300 km na godzinę. Ja sobie zmieniam na chargera torowego. Jest. I jedziemy sobie fajną misję, króciutką misję frakcyjną, gdzie właściwie będziemy mogli te samochody sobie ładnie przetestować. Punkt bez powrotu. Właściwie to nie robiłem jeszcze tego punktu bez powrotu. Robiłem wcześniej wyzwanie na sucho, które jest też bardzo fajne, ale nie, punkt bez powrotu też robiłem, ale to już, tego chyba wam jeszcze nie pokazywałem ogólnie, wam jako widzom, więc pojedziemy sobie to. Okej, i zaczynamy. No jestem ciekawy, jak poradzi sobie ten Dodge Charger i właściwie jestem ciekawy, ile on wyciąga, jak się go stuninguje. Dziki, wiesz może coś na ten temat? To zależy, bo ja mam tak przeważnie tuning pół na pół, czyli pół na przyspieszenie, pół na prędkość. I wychodzi tak gdzieś w Chargerze około 390 do 400, to zależy, czy jest litra. No. Mhm. Ale tą prędkość właśnie długo ją osiąga, tą prędkość maksymalną. Aha, rozumiem. Nie jest tak jak w Skyline'ie. No to... Wow! Ale turbo dostałem od ciebie. Łap się tunelu. Ja cię nawet nie dotknąłem. Tak normalnie wybiłeś. No daję teraz ten charger. 375 km na godzinę. Jadę bez używania nitro na tuningu. 831 punktów. To jest dosyć dobry wynik chyba jak na torówkę. Tylko, tak jak mówił Dziki, może być problem z tym przyspieszeniem. Dogania mnie tutaj kwercik. Michelby 375 na tych stopach. Dawaj, goń. Spokojnie mnie dogonisz. Yeah, dawaj. GT500 też super wygląda. Ogólnie bardzo lubię ten samochód. Ale chyba pozostawię go na razie w wersji wyczynowej, bo mi się tam strasznie podoba i sobie po prostu daje radę świetnie. Dawaj, ciśnij. Daję, tylko już więcej nie wyciągnę. Wyciągniesz. Patrzcie, jak pięknie. Ja teraz wyciągnąłem misję, co w tym Camaro starym torowym. No. Mam go na 1180. No. I tak.
380, 390 to jest taki mat, na nitrze 405. Aha, 405 na nitrze. Czyli jak wszystkie to chyba torówki, no nie? Tak? Chyba jak wszystkie torówki. No, większość jest tak właśnie zbliżona do tego. No. Tak, zdecydowanie, to rozmycie ruchu teraz dużo lepiej wygląda. Nie wiem, czy ja już cię dogonię, ale chyba... Zresztą to jest 14 punkt, zaraz będzie gdzieś końcówka. Nie, jest normalnie, nie zwalniaj. Co ty, poszalałeś? Teraz ci lama sprzedam za takie zachowanie. Trafika wycinała. Dobra, dobra. O, pierwszy na też. I drugi raz. Fajnie to wygląda. Tylko szkoda, że troszeczkę takie szarpnięcia są. Wiesz, lagi w sensie. Ale może to jest tylko tak o teraz. A teraz widzę, że jak jedziesz za mną, to jest w miarę okej. Wow! To było dobre. Dobra, teraz ja cię gonię. Czy uda mi się przed metą ale żeś skopał. Jeszcze mnie tak tragicznie zgwałcić, no kurde. Yeah. Ale nawet jak dodaję tutaj nitra w tym dodżu, to nie zarzuca mu dupy. Jestem ciekawy, co będzie później, jak go sobie ulepszę znacznie. No ja mam wymaksowanego i jest okej, właśnie. To też się zdziwiłem, bo wydawało mi się, że, tak, że będzie tak źle jak w wersji tej wyczynowej. Powiem ci, znaczy wersja wyczynowa też została poprawiona tutaj i teraz jak się dodaje tego nitra, to tak nie zarzuca dupy. Natomiast w Skyline'ie torowym jest problem właśnie z dodawaniem nitra. No tutaj tamten samochód niesamowicie zarzuca. Chodź sobie pojedziemy do Vegas tutaj w linii prostej, bo tu chyba można dosyć szybko jechać. Kawałek będzie po tym... O Jezus, ale rzuca, to nie mogę się wyprostować. Dobra. No dalej. Ja sobie zmienię na impale. Dobra. Zmieniono. Dawaj. Jedź przodem troszeczkę. Zajebiście to wygląda, nie? No. Ja pierdzielę. Teraz to można grać, a nie. O, to się zaraz skończy, Bonneville. Będzie nieprzyjemnie. Dawaj, na drogę skręcamy. To jest. Nie trzeba. A. No dobra, to jedziemy prosto. Jedź. Jadę tylko z boju. Tutaj jest droga, zobacz, po prawej. No. Jedziemy tu. Czekaj, to jest droga czy tory? Kurde, taka droga, to ja dziękuję. Jeszcze gorzej jak było. Rzuca niesamowicie. Możesz jechać? A kij wie. Dawaj. Jest droga, no to droga jakaś jest. Ja bym wziął tutaj tego. O, rzesz w mordę. Ja bym wziął tutaj o moją offroadówkę. Będzie chyba lepszy. W ogóle zrobili Silverado offroadową. Po prostu z niego jest teraz. Silverado, ja coś z tego samochodu nie byłem zadowolony. Silverado offroadowe, no. Ale Silverado torowe jest świetne. Torowe? Też mi się jakoś... A, torowe Silverado. Rajdowym no, Silverado jeździłem i powiem ci, że nie jestem zachwycony. Chociaż te samochody te rajdowe, one ogólnie nie są zbyt szybkie. Tam 300 km na godzinę, nawet jak z przepaści spada, to więcej nie poleci. Dobra, ale to jadę rajdówki. Zależy, bo... Właśnie te samochody rajdowe się dzielą na takie, które są szybkie, ale sobie nie radzą w terenie. I je obraca na przykład na każdej... W sumie górze czy czymś. No, ja jestem... A jeszcze są takie właśnie, które sobie radzą w terenie, na przykład Hammer, bo właśnie świetnie radzi. Ja jestem ciekawy, jak teraz by sobie poradzi, jakby mi się jeździło w ogóle na kierownicy. Bo jak zostało to prowadzenie troszeczkę ulepszone, kamera trochę ulepszona, to ten feeling i wyczucie samochodu powinno być lepsze, tak myślę. Wow, ale kamera z kokpitu teraz naprawdę świetnie to wygląda.
pościelowy dzień. Ouu! Ja pierdzielę. Wow. Czym ty tam jedziesz? Focusem? No. O, a co tu mi stoi przed maską? Jakiś dziad. Dobra, wiesz co? Ja bym cię poprosił, żebyśmy zrobili sobie jedną z misji fabularnych jeszcze. Bo ja właściwie jestem z tym trochę do tyłu. A wydaje mi się, że jakaś tutaj misja fabularna będzie odnosiła się do właśnie samochodów torowych. Teraz zobaczymy. Nie, niestety nie. Ale pojedziemy sobie za to w Camaro. Camaro też bardzo fajne jest. Te takie rajdowe moje. Kooperacja i jedziemy. Ty mówisz, Dziki, że teraz możesz... Bo wtedy w ogóle był problem z dołączeniem do ciebie do ekipy, nie? Jako jednego gracza, bo pamiętam, że nie mogłem cię dodać. Ja w ogóle nie mogę dołączyć. Znaczy, wtedy mnie nie dodawałeś mnie wtedy, bo mnie nie widzieli, że jestem online, nie? A ty tam... No w sumie już nie wiadomo od czego. Ale to zależy, bo są właśnie osoby, które mogą dodawać to jakby, ale dołączyć... Nie, no albo na odwrót po prostu. No rozumiem. Czemu tego nie można pominąć? Nie wiem. A, tu może być problem. Bo jak się tak długo wczytuje, to pewnie kogoś zaraz wywali. Nie, no bo pewnie przez te ulepszenie. Jakie ulepszenie? Te graficzne, tak. Nie, to nie to. I to tak dłużej wczytuje. Ja już miałem tak poprzednio na tym wyścigu na pewno. O, jest, wczytało jednak. Jaki? Kurde, co to jest? A to jest RAM, no. Masakryczny. A go jeszcze nie ma, kurde, w torowej wersji. No wiem, ale fajnie wyglądał. No. Dobra, grzejemy. Hamerem lecisz, te? Dobra, lecimy skokiem? Skokiem. Yeah. O, żeż mordę drzewa. Ja cię nie mogę. Poprawiona jest fizyka skoku. No, ja bym chciał to sprawdzić właśnie w Dodge Chargerze w wersji offroadowej, bo tam pamiętam, że... Ja mam taką fajną trasę, gdzie można to sprawdzić te skoki. No, bo tam jak się właśnie wyskakiwało, ile się lądowało na tylne koła, to się takie cyrki działy. Na tej autostradzie, gdzie jest taka niedokończona. Mhm, dobra, to możemy to zaraz też pojechać. Wow. Sporo ogólnie tych poprawek, czy tam nowości zostało wprowadzonych, wow, w tym ostatnim patchu. On był też dość obszerny, no nie? Co? No, dość duży był. Oh yeah. Wow. Ja bardzo lubię tymi rajdowymi jeździć, szczególnie po takich bezdrożach masakrycznych. Jak na poprzednim odcinku pokazywałem, jak sobie takiej... O właśnie, wiesz co jeszcze możemy pojechać? A masz jakiegoś rajdowca? Masz na pewno. Mam. To możemy pojechać właśnie jedną misję frakcyjną, gdzie tam się szybko tak z góry zjeżdża. Kojarzysz? Jest absolutnie zajebiste. Kojarzę tam, gdzie jest ten... No. Jezioro takie. Nie wiem, czy tam jest jezioro, tam jest chyba z góry bardziej. Kolejka górska. No, kolejka górska, dokładnie, tak się nazywa to ta misja frakcyjna. No to się bardzo szybko jeździ, tam się chyba no, dwie minuty tak. To góra, tylko najgorszy jest ten podjazd. Ja nie lubię tak. I could kill everyone you don't know in the off chance that you might someday. Jakiś psycho. To jest ten Chino z Nowego Jorku. Cały czas mnie zaskakuje ten Camaro torowy. Świetny. Stara. Aha, ten jest. No to jest fajna sprawa. Lepiej. Dobra. W ogóle lepiej nim robię testy niż w Aventadorze. Dużo lepiej mi idzie. Lepiej się trzyma drogi jakoś. Tak? No. Naprawdę, świetny jest.
Dobra, wziąłem... No to muszę go przetestować. Wziąłem Selena. Ja ogólnie muszę kupić Selena, ale tu ci zmieni na ten. A to był Wright, cholera. Muszę sobie w końcu Koenigsegga kupić. Chciałbym go przetestować w końcu na tym wyczynie. Tu jest zajebiście, człowieku. Ten podjazd się jedzie prawie pionowo pod górę, a potem z góry prawie pionowo. A to ja mam lepsze. Ciekawe, kiedy będzie Camaro rajdowe. Na pewno w kwietniu, jak raid pack. No, to by było dobre. Bo widzę, że tutaj właśnie w wyścigu jest i chciałbym taki samochód mieć, bo on zajebiście wygląda. A powiedzcie mi, w których samochodach da się zmieniać błotniki, bo nie we wszystkich się da. W Hot Roda. No, tylko w Hot Roda i w Hammerze na offroad. W Hot Rodach i tyle. Ale no jak masz kamerę na offroad, tak? To możesz zmieniać tylko te tylne błotniki. Pewnie nie. Ale tam też tam dużej zmiany nie masz chyba. Masz tylko plastikowe czarne i kolorowe dwudzie. Coś takiego. Cholera. Tutaj jest dopiero pionowo. Ty samochód, kurczę, raz na dwójkę, raz na trójkę zmienia. A widzę, że ulepszyłeś tego Hammera jednak. Wow, tu dopiero... O kurde. Dobra, poczekam tu na ciebie na szczycie i sobie zjedziemy. Chociaż będzie sieka, bo są kolizje, prawda? Dobra, tu sobie zjedziemy, kurde. Jedź pierwszy. Pamiętaj, trzymaj się środka. O kurde. Ja pierdziel. Trzeba też uważać na te krzaki, bo od nich można się jakoś śmiesznie wybić do góry. Także graficznie The Crew też się trochę zmieniło. Ja teraz nie gram na ustawieniach Ultra, no bo troszeczkę klatkuje nawet mi na moim sprzęcie. Ale ogólnie wygląda niesamowicie. Te refleksy są lepsze. Właściwie może uda mi się nawet włączyć lepsze refleksy drogi. Co to, ja jeden punkt pominąłem, czy jak? Nie, nie pominąłem. Wydawało mi się. Refleksy drogi można zmienić, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to się w ogóle da zmienić? Okej, okay, jest meta, pięknie. Tutaj mało kasy, chyba 8000 tylko jest, no nie? Dobra. Nie, 4000 ja dostałem, a ty? Halo, halo, halo? Ja słyszę. Kolega chyba wywalił albo coś, nie wiem. No, ale w każdym razie... graficznie The Crew teraz wymiata. W ogóle ten efekt prędkości bardzo mi przypomina dynamikę z Forzy Horizon 2. Tam też jest, bardzo to podobnie wygląda po prostu. Zobaczymy właśnie, jak te refleksy na drodze. Czy to się pojawiło, czy nie? Czy to się pojawi na wyższych ustawieniach? Mykniemy sobie tu i szybko ustawienia graficzne. I tu jest teraz tego dużo. Mapowanie, cienie, jakość modeli. Cienie zostały też tutaj. Utwardzenie miękkich cieni. Roślinność, ambient, ale nie ma tutaj chyba. Dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję ogólnie, że byliście dzisiaj ze mną. Stuningowaliśmy sobie Chargera w końcu na tor. Dziękuję wam, chłopaki, że byliście z nami tutaj, się bawiliście. Chociaż nie wszyscy, no bo niestety Dziki nie mógł z nami walczyć. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Elos.